Czas na audycję Gość Radia 5. Dziś telefonicznie łączymy się z panią Ewą Brzozowską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pytania zadaje Michał Żukowski, a dziś będziemy rozmawiać o nadchodzącym roku szkolnym. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, tak też wakacje mają się ku końcowi. Pani dyrektor, chciałbym zapytać o nastrój przed powrotem do szkoły. Wakacje były piękne, dużo słońca, ciepło, więc nastroje są też dobre i pełni sił wracamy do pracy. Czekamy na dzieci 1 września. Jak do tego powrotu podchodzą sami nauczyciele, a jak podchodzą dzieci? Powiem tak, nauczyciele zawsze mają więcej obaw, dzieci się cieszą z powrotu do szkoły. Może niektóre nie z tego, że trzeba rano wstać i na 8 do tej szkoły przyjść i nie postałoby się dłużej, ale mamy dużo pracy i dużo zmian. Wprowadzono zmiany w karcie nauczyciela, wprowadzono zmiany w awansie zawodowym, w zatrudnieniu nauczycieli. Także mamy też dużo dzieci z Ukrainy, które zostały rozdzielone po klasach ogólnodostępnych. Ciągle ta liczba dzieci się zmienia, także mamy w związku z tym dużo pracy i z ułożeniem planu, i z przydziałem, i z zamówieniem podręczników, ale oczywiście powoli, nic na siłę od razu, 1 września jesteśmy przygotowani, zaczynamy, a wszystkie powoli problemy będziemy rozwiązywać z początkiem roku szkolnego. Ostatnie lata państwa nie oszczędzały, mam tutaj całą... Wszystkie szkoły na terenie naszego kraju. Pandemia koronawirusa powodowała wiele problemów, nauczanie zdalne, choroby wśród kadry, dzieci. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Czy obowiązuje jakiś reżim sanitarny? Czy przygotowują się państwo do nauczania zdalnego? Powiem tak, doświadczenie ubiegłych lat mówi, że nigdy nie wiadomo i nie wiadomo, co nas spotka. W związku z tym na pierwszym tygodniu wszystkim dzieciom nowym, które do nas przybyły, zostaną założone Teamsy i na zajęciach z informatyki we wszystkich klasach zostaną przypomniane hasła, jak korzystać z tych Teamsów, żeby nie było zaskoczenia. Jeszcze raz sprawdzimy sprzęt, czy dzieci mają, bo jeżeli ktoś nie ma, to oczywiście szkoła też, jesteśmy na to przygotowani, taki sprzęt udostępnia dzieciom, ale od tego zaczniemy lekcje informatyki, od założenia Teamsów, przypomnienia, jak to działa, jak korzystać. Też powiem tutaj szczerze, że i rodzice gubią hasła, i dzieci gubią hasła, także to trzeba wszystko jakby powtórzyć, przypomnieć, żeby potem nie było zaskoczenia. Jest tutaj zmiana rozporządzenia co do nauki zdalnej, bo można w takie nauczanie indywidualne też prowadzić zdalnie dzieci, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć do szkoły, ale też musimy określić warunki, z jakich programów będziemy korzystać w statutach zdalnym nauczaniu. Także od tego zaczniemy. A pandemia, no cóż, i reżim sanitarny. Dezynfekcja na wejściu do szkoły, mierzenie temperatury, dezynfekcja ławeczek, rączek, stałe monitorowanie w toaletach, na stołówkach, żeby tutaj klasy 1-3 są prowadzone przez pomoc nauczyciela, żeby jadły też oddzielnie, nie mieszały się ze starszymi dziećmi. No i tyle. No i czekamy na rozwój wydarzeń. Ale przygotowani jesteś. Właśnie, pani dyrektor, jest takie wydarzenie, które zepchnęło, można powiedzieć, pandemię na dalszy i na kolejny plan. To agresja Rosji na Ukrainę. To także odbiło się na państwa pracy. Jak rozmawialiśmy w kwietniu, do pani szkoły trafiło ponad 70 dzieci z Ukrainy. Jak wygląda sytuacja tych dzieci obecnie? Powiem tak, niewiele dzieci tutaj od nas wróciło na Ukrainę. Mamy dalej ponad 60 dzieci. Pojawiły się też dzieci z Białorusi, także stamtąd też jakby emigrują i tutaj pojawiają się w naszym mieście. Dzieci zostały rozdzielone po klasach.
nie tworzymy na dzień dzisiejszy oddziałów przygotowawczych, bo były to łączone, czyli 4, 6, 7, 8, klasy 1, 3 i do takiego oddziału przygotowawczego trafiały dzieci, które jeszcze nie umiały pisać i te, które już właściwie powinny być w czwartej klasie, bo na Ukrainie idą dzieci sześcioletnie też do szkoły, obowiązkowo urodzone w pierwszym półroczu, więc to jest tak, jak u nas kiedyś było. Część idzie jako sześciolatki, część jako siedmiolatki, także zostają tutaj, deklarują, że pozostają na cały rok, w związku z tym przydzieliliśmy ich do klas ogólnodostępnych, ale dalej mamy ich ponad 60. O właśnie przed chwilą też był tata, który chciał zapisać dzieci z Ukrainy do klasy drugiej, gdzie nie ma miejsca już w oddziału ogólnodostępnych. Jeżeli będzie tych dzieci, to będziemy tworzyć takie dodatkowe oddziały przygotowawcze. Ale te dzieci zgodnie z ukończoną klasą na Ukrainie i zgodnie z rocznikiem zostały przydzielone do poszczególnych klas. I tak też zrobiły to większość w suwalskich szkołach. Te dzieci są przydzielone w suwalskich szkołach do klas ogólnodostępnych. Mam zatrudnioną panią z Ukrainy, pomoc nauczyciela, który będzie świadczył właśnie wychowawcom w kontaktach z rodzicami, w rozwiązywaniu problemów. Także pani zatrudniona jest na cały etat i tutaj będzie nam świadczyła w tym względzie pomoc. Powiem szczerze, to są duże obawy, jak to będzie, jak reakcja dzieci będzie, ale myślę, że tutaj one były już i doskonale się czuły, także nic takiego się nie działo. Na język polski, no trudno się w 3-4 miesiące nauczyć języka polskiego, ale mają dodatkowe godziny, także 5 godzin języka polskiego dodatkowo. Także myślę, że one w klasach ogólnodostępnych szybciej nauczą się polskiego niż w klasie, gdzie były tylko dzieci z Ukrainy, bo one wtedy rozmawiały po ukraińsku, a tu będą zmuszone po prostu kontaktować się z dziećmi polskimi w języku polskim. Uczniowie, którzy w tym roku wracają do pani szkoły, dostają już na wstępie piękny prezent. Nowoczesne i duże boisko. Może powiedzmy o tym, czym warto się pochwalić. Co u państwa się zmieniło? No tak, było to, ja przypomnę, w 2005 roku na terenie miasta. To było pierwsze na terenie miasta boisko ze sztuczną nawierzchnią. Także obłożone było od świtu do nocy graniem. Natomiast no, minęło 17 lat, boisko się zużyło. Nic nie ma wiecznego. Sztuczna trawa też nie jest wieczna, która się już od użytkowania wytarła. No i tutaj miasto pozyskało fundusze. Szkoła podstawowa numer 5, no i tutaj no, otrzymaliśmy właśnie nowe, piękne boisko. Jest to zupełnie inna technologia, inna trawa, inne wypełnienie przede wszystkim, bo tamte było z takiej gumy mielonej, ja to ciągle mówię, takie czarnidło, które pod wpływem słońca to naprawdę temperatury dostawało gorące i zapach takiej gumy był nieprzyjemny. Natomiast to jest zupełnie nowej generacji trawa, nowej generacji wypełnienie. Także dzieci będą miały tutaj to piękne boisko do grania, zresztą już grają i naprawdę, naprawdę są zadowolone. Pani dyrektor, pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć dużo siły i dużo optymizmu w nadchodzącym roku szkolnym dla nauczycieli, ale również dla podopiecznych. Dziękujemy ślicznie i myślę, że dużo nam będzie potrzeba tej siły i wytrwałości, i cierpliwości. Powiem tak, jak co roku dawaliśmy radę do tej pory, damy radę i teraz. Gościem Radia 5 dzisiaj była pani Ewa Brzozowska, dyrektor szkoły podstawowej numer 2 w Suwałkach. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.